Siemanko wszystkim, Mr. Hyde z tej strony, to jest kanał We Are Crypto. Słuchajcie, w ostatnim czasie bardzo dużo działo się na rynku kryptowalut, mieliśmy dynamiczne spadki, bardzo dużo FUD-u, dzisiaj duże odbicie na Bitcoinie i tego myślę, że będzie dzisiejszy odcinek dotyczył, także zapraszam serdecznie do oglądania. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, słuchajcie, kilka słów wstępu. Jak wiecie, w ostatnim czasie byłem bardzo dużym niedźwiedziem, jeśli chodzi o kryptowaluty, ale nie tylko jeśli chodzi o kryptowaluty, bo tak naprawdę od rynek akcji, to co dzieje się na świecie, cały czas to podtrzymuje. Jesteśmy w beście, jesteśmy w trendzie spadkowym. Dalej nie widzę czynników, które miałyby coś zmienić i być może jestem w błędzie. Jeżeli jestem w błędzie, proszę napisz mi w komentarzu, gdzie według Ciebie się mylę. Może mnie to na coś naprowadzi, może ja czegoś nie widzę, ale jeżeli się mylę, to gdzie? Wszystkie po prostu wskaźniki składają mi się na to, że wchodzimy w bardzo zły okres, że to co się dzieje to jeszcze nie jest koniec. Jeżeli się mylę, to ja też dalej trzymam swoje alty, trochę bitków, jakieś tam po prostu coiny, które w razie odbicia czegoś, w co osobiście teraz nie wierzę, ale jeżeli to się wydarzy, no to i tak zarobię, więc takie mam tutaj stanowisko, po to się trzyma SFAT, tak? Takie monety jak na przykład Atom, który cały czas stake'uje, licząc na airdropy, no bo myślę, że większość z Was wie, że airdropy na Atomie, zresztą na każdym protokole, polegają na tym, że musi nastąpić snapshot, czyli zdjęcie portfela, tak? Czy w tym czasie stake'owałeś, czy nie stake'owałeś, czy wykonywałeś jakieś ruchy na swoim portfelu, w tym wypadku Kepler. I w momencie projekty budują się, część powstaje, część się wstrzymuje jeszcze z wyjściem jakby, ale tam za kulisami cały czas to trwa, to się buduje, więc my nigdy nie wiemy do końca, w którym momencie, w którym dniu jest robiony snapshot. Może jest robiony dzisiaj, może będzie robiony jutro, może wcale nie robią, tego nie wiemy. Z airdropami zazwyczaj jest tak, że przynajmniej w tych wartościowych dowiadujemy się po fakcie, tego i tego dnia był snapshot, jeżeli miałeś tokeny zamrożone na stakingu, no to dostajesz airdropa. W większości przypadków dokładnie tak to wygląda. W wielu przypadkach tak było na Atom, na Kosmos. I na to liczę. Właśnie część monet trzymam po to, że stake'ując je, w jakiś sposób ich używając, da mi to po prostu w przyszłości zarobić, jeżeli będzie nieoczekiwane odbicie, które podkreślam jeszcze raz. Spodziewam się, że ono może nastąpić takie delikatne, to nie będzie odbicie na 60 tysięcy, raczej jakieś tam delikatne może być na 20 parę, może nawet do 30. Ono może wystąpić, ale nie jakby nie wróżę żadnego powrotu rynku. Nic mi nie mówi, żeby rynek miał powrócić, odwrócić się, rosnąć, z tego względu, że po prostu, cały czas powtarzam to do znudzenia, makroekonomia się po prostu nie zgadza. Dzisiaj też Kalbarczyk o tym mówił, także zachęcam do jego YouTube'a, do obejrzenia go. To jest generalnie dosyć duża osoba, on też gdzieś tam politycznie się udziela, więc myślę, że tutaj Kalbarczyka po pierwsze warto go śledzić, bo jest to facet, który ma pojęcie o życiu, wie o czym mówi i myślę, że można bardzo wiele się od niego nauczyć. On też jest, może też nie chciałbym się do niego porównywać, ale jest bardzo dużym niedźwiedziem, jeśli chodzi o w ogóle wszystkie rynki i to, co się dzieje na świecie, więc warto przede wszystkim posłuchać, żeby chociaż sobie horyzonty poszerzyć. Okej, przejdźmy teraz do ekranu komputera. Pokażę Wam kilka istotnych, słuchajcie, rzeczy. Okej, mam nadzieję, że widać. To jest wykres Bitcoina, no nie da się ukryć. Tutaj wybiliśmy się z trójkąta. Generalnie większość analiz na Twitterze, nie na Twitterze. Coś mi się tutaj nie ładuje, ten wykres. Okej. Na 4-godzinówce, na dniówce wygląda to mniej więcej bardzo podobnie. Wyglądało to mega bearish, bo tutaj mieliśmy spadek. Uformował nam się ten trójkąt, który ja tutaj oznaczyłem linią przerywaną. No i tutaj analiza techniczna ewidentnie zawiodła. To co ja często powtarzam, że analiza techniczna jest jednym z walorów, jednym z narzędzi, którymi warto się posługiwać, ale nie jest jakby w 100% wykładnikiem, tak? No, jeżeli używasz młotka, no to wszystkiego nie zrobisz na tej budowie tym młotkiem, taki przykład. Więc jest to po prostu jedno z narzędzi, w tym wypadku po prostu zawiodło. Ja wiem, że wiele osób nie wierzy w analizę techniczną, jest tyle samo jej zwolenników, co przeciwników, ale nieistotne. Tutaj ewidentnie to się nie sprawdziło. Ten trójkąt, który zazwyczaj jest formacją bearish, bo jest
spadek, trójkąt i znowu powinien być spadek, on w tym momencie wyłamuje się ewidentnie do góry, chyba że jest to jakiegoś rodzaju fake-out. Też możliwe, aczkolwiek no nie wiem. Nic na to w tym momencie przynajmniej nie wskazuje. I teraz, odbicia tego typu się zdarzają, są, tak? W bear markecie, tak samo jak w bull markecie mamy to, że rośnie, ale to jest popierane, jakby jest to popierane, tak się mówi? W każdym razie występują korekty, tak? Idziemy do góry z moimi korektami w trakcie, czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tak, do góry, ruch wzrostowy z korektami do dołu. To jest naturalne. W tym momencie jesteśmy w bear markecie, czyli mamy odwrotnie. Mamy pach do góry, pach do góry, pach do góry. I w ten sposób to wygląda. Aczkolwiek te odbicia, te ruchy, one nie są takie liniowe, jak ja tutaj narysowałem, bo zazwyczaj to wygląda trochę inaczej. Generalnie jest konsolidacja, jakieś tam odbicie, konsolidacja i nagłe spadki w dół. No bo tak to wygląda, zwłaszcza na takim aktywie jak Bitcoin. Słuchajcie, w tym momencie mamy odbicie, S&P też odbija. Poczekajmy jeszcze troszeczkę. Dzisiaj ten materiał ukaże się dosyć późno, bo ustawiałem tutaj program, bo chciałem sprawdzić w ogóle, czy w tej formie warto będzie nagrywać, czy taka forma Wam się spodoba. I teraz kilka rzeczy. Blockchain Leaks to jest Chico Crypto. Major Bitcoin Warning. The Bitcoin Bottom Isn't In. Classic Bull Trap. Klasyczna pułapka na byki. Też tak uważam, słuchajcie. Uważam, że to jest pułapka na byki. Pytanie, gdzie ona dojdzie? Ona może dojść nawet do 23 tysięcy dolarów. Ja dalej jestem bearish, bo nic nie wskazuje na to, żeby to się miało odwrócić. Niestety, chciałbym, uwierzcie mi, żeby było inaczej, bo jeżeli faktycznie będzie inaczej, to tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, mam dosyć duży worek altów, na których chętnie zarobię. I myślę, że wy też w tej czy innej formie zostaliście z pewną ilością monet. No i myślę, że każdemu by było to na rękę, żeby po prostu poszło to do góry, ale nie jestem gościem, który leje wodę na siłę tylko po to, żeby ładnie się mówiło, żeby było fajnie. Odbicie i dalsze spadki to jest to, co ja widzę, po prostu, niestety. Jeżeli miałoby... Powtarzam to jeszcze raz. Jeżeli coś miałoby się zmienić, to musiałaby się zmienić sytuacja na świecie i tutaj bardzo dużo znaczy Fed. Jeżeli Fed by zmienił swoją politykę monetarną, zaczął dodrukowywać kasę, czyli w sumie dalej napędzał inflację i obniżał jednocześnie stopy procentowe, co jest abstrakcją, ale teoretycznie może się wydarzyć, wówczas mielibyśmy znaczące wzrosty na rynkach po prostu. I teraz tak. To jest dosyć istotne. Stopa Glapińskiego podniesiona dzisiaj jedynie o 50 punktów. Dlaczego o tym mówię? Kolejne posiedzenie jest prawdopodobnie tutaj we wrześniu. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli oni podnieśli tak naprawdę za mało w Polsce, niestety, podnieśli za mało, powinni podnieść więcej. Już mówi się o tym, że oni od kilku lat, od 17 roku chyba, warto by było jakby wtedy podnosili już stopy procentowe, tego nie zrobili. Generalnie dzisiaj też doszedłem do tego fajnego wniosku, w sumie nie odkryłem Ameryki, bo faktycznie tak jest, że przecież oni wepchnęli ludzi tak naprawdę na minę. Jeżeli rok temu, czy tam dwa lata temu, on mówił oficjalnie, bo to nie jest mój wymysł, tylko to jest w mediach, możecie sobie na YouTubie sprawdzić, że nie grozi nam inflacja, że w ogóle grozi nam deflacja. No a rok później wychodzi i mówi, że no inflacja jest nieunikniona i będziemy z nią walczyć i sięga już tam, nie wiem, kilkunastu procent. No to śmiem stwierdzać, że część ludzi, ja wiem, że no dużo ludzi może nie ogarnia ekonomii i tak dalej, ale część ludzi mogła wziąć kredo na podstawie tego, co on tutaj mówił, że nie będzie inflacji, nie będzie podnoszenia stóp, będzie deflacja i tak dalej, nie? Więc jeżeli ktoś wziął wtedy kredo, no to tak naprawdę wszedł na minę, jest w tym momencie ugotowany i no lipa, jedna wielka, słuchajcie, lipa. Więc taki wniosek, to oczywiście może być nieprawda, ale tak sobie gdzieś tam wymyśliłem. Ok, więc co się dzieje, jeżeli podnieśli za mało? Jeżeli podnieśli za mało stopy procentowe, no to jest tak naprawdę powolne gotowanie żaby. To się nie skończy, to będzie dalej przedłuży agonię. To się tak musi wydarzyć. Muszą podnosić po prostu te stopy, bo jeżeli tego nie zrobią, no to niestety my się znajdziemy tu. Sri Lanka jest bankrutem. Skończyło się paliwo, szkoły zamknięte. To jest artykuł z Business Insider. Dzisiaj w sumie też dużo mediów o tym mówiło. Wcześniej Grecja, teraz Sri Lanka, może niewielki kraj. No myślę, że kolejne będą gdzieś tam
No. Kolejne są w drodze, bym powiedział. No tutaj też możemy się spodziewać tego, że będą emigranci, tak? Do krajów, powiedzmy, europejskich, w tym Polski. Ale to nieistotne. Istotne jest to, że to, co robimy dziś, może mieć konsekwencje jutro. Jeżeli tutaj polityka monetarna po prostu nie będzie troszeczkę inaczej prowadzona, to niestety to się zawali. I jakby dlaczego ja o tym mówię w ogóle? Bo to, co dzieje się na świecie, bardzo mocno wpływa na rynki krypto, na akcje, praktycznie na wszystko. Więc ja tutaj nie spodziewam się, że krypto będzie odporne na to, co się w tym momencie może wydarzyć. Mam nadzieję, że się nie wydarzy, ale szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś sensownego pomysłu, jak mieliby z tego wybrnąć oni, więc uważam, że to się wydarzy. Będzie gorzej, będzie naprawdę lipa. No i też warto się na ten scenariusz przygotować. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam wydarzy się to, co mówią już w sumie wszyscy, recesja, kataklizm gospodarczy i tak dalej, no to on też nie będzie trwał wiecznie. Tylko musicie przygotować się na to, że bardzo dużo firm, bardzo dużo projektów zniknie bezpowrotnie, po prostu upadnie, bo będą nierentowne. Wyczyści to cały rynek po prostu bardzo mocno i dopiero na zgliszczach tego rynku, mówię tutaj o rynku krypto, aczkolwiek zwykły rynek też wyczyści, będą powstawać firmy wartościowe, dobre i to będzie wtedy okazja inwestycyjna, tak? To się zbliża. Jeżeli to się wydarzy, a wydarzy prędzej czy później, no to będziemy mieli naprawdę fajne wyceny pewnych projektów. Oczywiście uważam, że Bitcoin i Ether, no to na pewno przetrwają, znaczy no na pewno. Ale generalnie no bardzo prawdopodobne, że te dwa protokoły przetrwają, więc to jest coś, co na pewno warto uderzyć, tak? A resztę rzeczy, resztę coinów, no to trzeba obserwować po prostu na bieżąco. Słuchajcie, Bart Simpson, pozdrawiam Piotrek, jak oglądasz, zaczyna rosnąć liczba bezrobotnych. Kolejny negatywny sygnał z rynku. Pionowy wystrzał to anomalia spowodowana przez koronę. Tutaj była ta anomalia i teraz znowu się zaczyna to podnosić, znowu zaczyna rosnąć tam liczba, słuchajcie, bezrobotnych. I to jest też bardzo zły znak. To jest bardzo zły znak, bo to no, jakby prosty przykład. Jeżeli żyjesz normalnie, pracujesz, tak, może masz kredyt, tracisz nagle pracę, twoje, powiedzmy, źródło utrzymania się kończy, no to co zrobisz? A masz krypto, no to będziesz się upłynął, masz akcję, będziesz się upłynął, będziesz się ratował. Niestety tak to wygląda. No i większość ludzi tak będzie robiła. Więc tutaj duża liczba bezrobotnych to na pewno nie jest nic dobrego. Również dla rynku kryptowalut. Tutaj. RPP tłumaczy decyzję. Ekonomiści to osłabi złotego. Oczywiście, że osłabi. Generalnie zwróćcie uwagę, co robi Fed. Fed też podnosząc stopy procentowe, w sumie wyżej niż tutaj polskie, sprawia, że dolar staje się silniejszy. DXY, czyli indeks dolara, bardzo mocno też idzie do góry. I to też jest kolejna anomalia, dlaczego w tym wypadku Bitcoin rośnie, bo powinien spadać. Indeks dolara też idzie do góry, no bo Fed podnosi stopy, więc to sprawiło też, że my mamy w tym momencie dolar do złotówki kosztuje 4,70. To chyba jest najdrożej od no chyba nawet kilkunastu lat. Więc to sprawia po prostu podnoszenie stóp i faktycznie to, co kiedyś graf krzyczał, że dolar będzie po 6 zł, może mieć zastosowanie po prostu w realnym życiu. To się może zmaterializować. Ciekawe jest to, że grafa wszyscy wyśmiewali z rynku krypto, a jakby się tak zastanowić i cofnąć wstecz, no to on miał rację. Najlepszy poziom do wychodzenia według niego był między 30 a 60 tysięcy. Nie to, że ja jestem jego jakimś fanem, ale patrzmy obiektywnie. 30-60 tysięcy, no to teraz przy tych wycenach myślę, że dużo osób żałuje, że nie wyszło przy 30 tysiącach, nie? Także no, zależy jak na to spojrzeć. Oczywiście, że on mógł za szybko też wychodzić, ale no, w wielu przypadkach się nie pomylił i no, w złocie się jeszcze nie sprawdziło to, co on mówił, ale w dolarze no, już coraz bliżej, więc no. To akurat w tym wypadku muszę przyznać, że tutaj miał dużo, dużo prawdy. No i okej, chwała mu za to. To jest właśnie też to, o czym ja mówię, że warto słuchać każdego, ale samemu wyciągać wnioski. Warto patrzeć z różnych stron, a nie tylko ślepo, że ten nie ma racji, czy tamten ma rację, bo trzeba samemu wyciągać wnioski różne. Może racja jest gdzieś po środku, a nie tylko w jednym miejscu, więc warto w ten sposób analizować, nie? Dobra, to pokazałem, sygnałkę bankrutem. Okej, przechodzimy, słuchajcie, do podsumowania. Okej, słuchajcie, więc tak, na chwilę obecną nie dzieje się zbyt dobrze. Tak jak widzieliście, RPP podnosi stopy, to w Polsce znowu dotknie kredytobiorców. Tutaj Bart Simpson wyczaił, że jest znowu, rośnie nam bezrobocie. Tutaj chyba ten, nie wiem czy ten indeks dotyczył
raczej nie Polski, raczej to dotyczyło Stanów albo po prostu całej gospodarki światowej. W każdym razie nie jest to na pewno dobry czynnik. W tym momencie mamy wzrosty na Bitcoinie, ale dziwne są wzrosty na Bitcoinie w momencie, gdy dolar się umacnia, rośnie bezrobocie. Stoimy na, powiedzmy, skraju recesji. Ja wiem, że jeśli tam ktoś zmienił definicję, że nie będzie oficjalnej recesji, bla bla, bo jakoś inaczej to nazwali, ale wychodzi na to samo. Więc złe są czasy i wydaje mi się to, co tam napisał Chico, to też polecam obejrzeć ten jego film, wygląda to po prostu na bull trap. Czy to faktycznie jest bull trap? Myślę, że tak. Naprawdę myślę, że tak. Nie wiem, do jakiego poziomu to dojdzie, ale ja tutaj nie widzę powrotu hossy i myślę, że większość też tego powrotu hossy nie widzi, nie? Było dużo shortów, było bardzo dużo niedźwiedzi. Myślę, że po tym dużo z nich zostało wyciętych. No, chyba dzisiaj mieliśmy dosyć sporo likwidacji tych shortów, więc nieźle, no, ale myślę, że odwrócenie powinno nastąpić w niedługim czasie. Zwróćcie też uwagę, że jutro jest, ja to wrzucałem na swojego Twittera, jutro prawdopodobnie jest ogłoszenie właśnie wskaźników bezrobocia, a w poniedziałek jest ogłoszenie inflacji, albo odwrotnie, mogę tutaj mylić te dwa czynniki, ale wiem, że to jest bardzo blisko siebie są te daty, w Stanach oczywiście. I to są daty, na które warto uważać i to też bardzo mocno wpłynie, słuchajcie, na rynek i tutaj w najbliższych dniach się to wszystko wyjaśni. Oczywiście mogą być pozytywne informacje i polecimy zaraz na 30 tysięcy na Bitcoinie, ale szanse na to jest, prawdopodobieństwo tego jest o wiele mniejsze niż tego, że znowu spadniemy, niestety. Mam nadzieję, że się mylę. Z tym Was zostawiam. Dajcie znać, czy taka forma prowadzenia kanału Wam się podoba, bo jest to coś nowego i widzimy się, mam nadzieję, wkrótce. Miłego wieczoru.